miała coś doradzić, to bym powiedziała: nie słuchaj rad, tylko rób po swojemu. Nikt ci nie doradzi, jak masz zrobić film, musisz usłyszeć swój własny głos i za nim pójść. I być odważnym, i się nie bać, i się nie wstydzić. To przede wszystkim, bo bardzo wielu ludzi się wstydzi opowiadać o sobie. No nie można opowiadać o czymś, czego się nie zna, bo to zawsze nie wyjdzie. To jest jak w banku. Przynajmniej na początku, bo potem przychodzą jacyś ludzie, którzy nam mogą różne rzeczy podpowiedzieć, ale jak się wewnętrznie czegoś nie zna, to się o tym dobrze nie opowie. Także moja rada jest taka, żeby nie słuchać rad. Znajomość prawa autorskiego. Jeśli uda się już przedostać przez sito producentów i zainteresować jakiegoś producenta scenariuszem, to rzeczywiście znajomość prawa autorskiego, świadomość istnienia prawa autorskiego albo pomoc prawnika w tej takiej materii prawno-biznesowej jest kluczowa, bo można się bardzo szybko rozczarować, jeśli się nie posiada wiedzy w tej materii, bo to jest taka rzecz, która jest taką przestrzenią nadużyć. Jeśli ktoś nie zdaje sobie sprawy, w którym momencie może zostać oszukany albo wykorzystany, to prawdopodobnie to się wydarzy. I dlatego talent jest ważny, to jest jasne. Natomiast druga najważniejsza rzecz to jest prawnik albo znajomość prawa autorskiego. Wydaje mi się, że taka najważniejsza rada przy pisaniu scenariuszy to jest to, żeby się pogodzić z tym, że to jest bardzo, bardzo długi proces i taki proces, w którym nie ma jasnych granic końca pracy pomiędzy kolejnymi wersjami, więc warto zarówno sobie oczywiście narzucić tutaj jakąś samodyscyplinę, ale też sobie narzucić taką samodyscyplinę jakby antypracocholiczną, czyli pogodzić się z tym, że na przykład zostawiamy coś w niedoskonałej formie do kolejnego draftu. Bo duże ryzyko jest oczywiście w tym, że możemy tak naprawdę sami cały czas wałkować film i nad nim pracować w zasadzie non-topper. I z tej perspektywy uważam, że fajnie jest z jednej strony sobie właśnie narzucać jakieś ramy tej pracy, ale też narzucać przerwy od pracy i dobrze jest dlatego też multitaskować. Czyli naraz pracować nad kilkoma rzeczami, bo żeby jakby nie zapętlić w problemach, które mamy w jednym tekście, tylko sobie swobodnie przeskakiwać. Nie bać się blokad, bo one przychodzą, to jest zupełnie naturalne. Tak samo nie oceniać się surowo po pierwszym drafcie. Szukać oryginalności to jest trudne, ale warto spisywać swoje pomysły czasem tylko po to, żeby je zanegować i znaleźć coś, czego jeszcze nie było. I dawać swoje teksty do czytania innym. Bo czasami to jest tak, że ja tak nie miałam, ale stykam się z takim podejściem scenarzystów, że ktoś ma historię do opowiedzenia. I czasami ta historia jest naprawdę porywająca i faktycznie słuchając jej z boku ma się poczucie, tak, chciałabym zobaczyć to na ekranie. Ale czasami jest tak, że to jest bardzo, bardzo indywidualna, personalna historia i trzeba znaleźć wtedy sposób na to, żeby dotrzeć z nią do widza. Więc warto też się zastanowić, dla kogo się tę historię tworzy i kto ją będzie oglądać finalnie. Nie mam jakichś recept wspaniałych. Natomiast wiem, że sprawdza się coś takiego, bo obserwuję też twórczość młodych adeptów, reżyserów. To taka rada, niezbyt oryginalna, ale płynąca gdzieś z głębokiego mojego przekonania, to jest taka, żeby starać się opowiadać o świecie, który nas dotyka, o tym, co przeżyliśmy sami, czerpać z siebie, ze swojego doświadczenia, ze swojego otoczenia, ze swoich emocji, dlatego że jeżeli by mnie ktoś zapytał, co jest dla mnie najważniejsze w kinie, to chyba bez wahania powiedziałabym, że najważniejsze są emocje. Myślę, że
Na początku chyba każdej drogi zawodowej jest tak, że człowiek bardzo chce być lubiany i zapewnić sobie sukces i bardziej myśli o tym, czy to, co on pisze, podoba się innym, niż to, czy to, co piszemy, podoba się nam samym. I taka odwaga i samoświadomość pewnie przychodzi trochę z czasem, natomiast myślę, że warto ją mieć od samego początku, żeby nie robić rzeczy na siłę i żeby umieć sobie uczciwie powiedzieć, że ten film jest nie dla mnie, bo kompletnie tego nie czuję, a o ten film będę walczyć za wszelką cenę, bo on jest bardzo dla mnie. I wydaje mi się, że umiejętność rozróżniania tych rzeczy bardzo pomaga, bo pozwala uniknąć jakichś wtop frustracji i sytuacji, kiedy spędza się 2 lata nad tekstem, którego się de facto nie czuje. Bo miało być tak fajnie, a nie jest. Powiem szczerze, nie miewam takich blokad. To znaczy, jeżeli podejdziemy do sprawy dosłownie, że pisanie to już jest pisanie na klawiaturze, to ta rzecz już jest na tyle przetrawiona w mojej głowie, że już rzadko się blokuje. Zmieniam kierunek, zmieniam pomysły, ale już raczej się nie blokuje. Ta droga przez mękę raczej następuje wcześniej. Ja mogę powiedzieć, jak się uczyć pisać scenariusze w taki sposób, że tego nie da się nauczyć. Wszystko, co wiem o pisaniu scenariuszy i o tym, co sam w życiu przeżyłem pisząc, trochę też o rynku, trochę też o producentach i reżyserach, wszystko wam opowiem w czasie mojego wykładu, na który was serdecznie zapraszam. I to jest jedyna rada, jest taka, że ja właściwie nie mam żadnych rad.